Witajcie. Dzisiaj tematem tego filmu będzie tekst, wokół którego chciałabym dwa słowa potem powiedzieć i poruszyć problemy, które wynikają na jego podstawie. Pojawiają się tutaj w tym tekście takie słowa warte zapamiętania: ironia, drwina, złośliwość, szyderstwo, czy też dezaprobata, więc ujemna ocena, imponować, wywołać wrażenie, wzbudzać szacunek, mieć z kimś na pięku, czyli być z kimś w konflikcie, mieć do kogoś żal. Starosta tutaj, gospodarz klasy, przewodniczący klasy. Posłuchajcie, tekst gruby, pochodzący z książki o chłopcu, który nie jest akceptowany przez kolegów. Aleksander Minkowski, gruby, fragmenty. Poszedłem niechętnie, trzymając się kilka kroków za profesorem. Ten nie oglądał się, kroczył szybko. Otworzył drzwi do gabinetu, przepuścił mnie pierwszego. W pokoju nauczycielskim było pusto. Wąs wskazał na dwa fotele stojące pod oknem. Zawahałem się. Usiądź, powiedział i sam wygodnie rozsiadł się w fotelu. Nienawidzisz ich? Zaskoczył mnie tym pytaniem. Brzmiało brutalnie, ostro. Wąs patrzył mi w oczy, nie rozumiałem jego spojrzenia. To nie jest nienawiść, odparłem po chwili namysłu. A co? Raczej pogarda, gardzę nimi, panie profesorze. Uważasz, że masz do tego prawo? Zapytał. Nie wiem, burknąłem. Uważasz, że masz takie prawo? Powiedział profesor. A ja uważam, że nie masz. Nie powstrzymałem się od ironii. Może powinienem ich kochać, panie profesorze? Wąs spojrzał na mnie bystro, ale spokojnie, bez dezaprobaty. Rozumieć, powiedział. Powinieneś starać się zrozumieć. Jakby mnie uderzył. Otworzyłem usta, zamknąłem je. Pod powiekami zapiekło. Popatrzyłem wyzywająco na profesora. Oczywiście, ja ich doskonale rozumiem. Wiem, że jestem pokraczny, tłusty, podobny do wieprza albo do wieloryba, albo do beczki śledzi. Wiem, że jestem okropnie śmieszny, panie profesorze, ale mam jedną wadę. Nie cierpię, kiedy się ze mnie śmieją. Nie umiem się z tym pogodzić. Nie umiem, nie chcę. Uspokój się, Maćku, powiedział bardzo cicho profesor. Nie zrozumiałeś mnie. Miałem na myśli coś zupełnie innego. Uczę od 30 lat. Znam młodzież lepiej niż dorosłych. Młodzi są lekkomyślni, bawią się pozorami, widzą tylko powierzchnię zjawisk. Nie potrafią jeszcze patrzeć w głąb, oceniać innych pod kątem ich rzeczywistej wartości. To przychodzi z wiekiem, doświadczeniem, znajomością życia. Rozumiesz mnie? Leciutko poruszyłem głową. Ale młodzi posiadają pewną bardzo piękną cechę, ciągnął profesor. Potrafią odmienić się w ciągu jednej chwili. Jeżeli zaimponujesz im, zdobędziesz podziw. W mig zmienią swój stosunek do ciebie. Mruknąłem z powątpiewaniem. Nie zawsze dzieje się to w ciągu chwili, powiedział profesor. Czasami elementy gromadzą się wolno i dopiero w którymś momencie przechodzą w nowy obraz. Trzeba więc cierpliwości, hartu, silnej woli. Potrzebna jest odporność psychiczna i pewność, że proces trwa, że przebiega na naszą korzyść. Nikt z zewnątrz w tym ci nie pomoże. Maćku, mógłbym pomówić z klasą, tłumaczyć, grozić, ukarać kogoś dla przykładu. Nie trzeba, panie profesorze. Ja także myślę, że nie dałoby to właściwego rezultatu. Musisz załatwić to sam. I masz szansę, powiadam ci, już zacząłeś wygrywać. Flukowska wysunęła twoją kandydaturę z głębokim przekonaniem. Kowal również stanął po twojej stronie, a z tego, co słyszałem, wynika, że niegdyś miałeś z nim na pieńku, czy tak? Kowal jest fajnym kolegą, mruknąłem. No proszę, wąs uśmiechnął się. Jestem pewien, że wkrótce powiesz to samo o paru innych. Nie o wszystkich, ma się rozumieć, ale szanujący się człowiek nie zabiega, aby podobać się wszystkim. Tak, skinąłem głową. Wcale mi na tym nie zależy. Pragniemy sympatii tych, których możemy darzyć szacunkiem, powiedział wąs. Chyba dogadaliśmy się, Maćku. Dziękuję, panie profesorze. Ale uważam, że nie miałeś racji, rezygnując z kandydowania. Zmarnowałeś własną szansę i odebrałeś klasie... Przepraszam.
i odebrały się klasie. To była kapitulacja bez walki. Kiedy się zaczął ten śmiech, nie miałeś racji, powtórzył profesor. Wyobraź sobie, w jakiej sytuacji postawiłbyś ich wszystkich, gdybyś oświadczył sucho, że zgadzasz się kandydować na starostę. Byliby zmuszeni do wyboru, a więc do zastanowienia, i gdyby nawet tylko część klasy głosowała za tobą, odniósłbyś pierwsze poważne zwycięstwo. Rozumiesz? Fons podniósł się z fotela, ja także wstałem. Nigdy nie rezygnuj, jeśli uważasz, że słuszność leży po twojej stronie, powiedział. To moja własna życiowa dewiza. Dopuszczam cię do niej. Tutaj jeszcze pojawiło się takie sformułowanie: mieć z kimś na pieńku, być z kimś w konflikcie, mieć do kogoś żal. Jest to frazeologizm, który możecie również wykorzystać w tworzeniu własnych tekstów. Słuchajcie, w tym filmiku ja jedynie powiem, że w podręcznikach Słowa na Start na stronie 268 są takie zadania, które ułatwiają zrozumienie tego tekstu i usystematyzowanie problematyki, jakiej on dotyczy. Najważniejsze to chyba te zadania drugie, trzecie, czwarte, piąte i szóste. Mianowicie, czego dotyczyła rozmowa profesora Wąsa z Maćkiem, czyli taki ogólny problem, żeby podać. Jak sądzisz, czy to, że odbywała się w cztery oczy, miało wpływ na jej przebieg? Uzasadnij swoją odpowiedź. Zastanów się i powiedz, co powinien zrobić chłopiec, by poprawić swoją sytuację w klasie. Jaką propozycję ma dla niego nauczyciel? Co jeszcze można by było doradzić Maćkowi? Jaka jest młodzież według profesora? Czy zgadzasz się z jego obserwacjami? Co sądzisz o postępowaniu i sposobie bycia swoich rówieśników? Rówieśników, czyli tych, którzy są w tym samym wieku co ja. Jak ludzie siebie nawzajem oceniają? Według jakich kryteriów? Kryteria to są te sposoby oceniania, tak? Czyli co jest brane pod uwagę, kiedy kogoś oceniamy. Odszukaj w wypowiedziach profesora Wąsa wskazówki, jak należy postępować wobec innych ludzi, która z nich jest twoim zdaniem najtrafniejsza. Uzasadnij swój wybór. A więc najogólniej, rozmowa Maćka z profesorem dotyczyła jego problemów z kolegami. Problemów, które wiązały się z tym, jak jest on traktowany przez rówieśników. Chłopak sam z dużą dozą takiego samokrytycyzmu mówi, że on nawet w cudzysłowie ich rozumie, bo przecież on jest gruby, tak? Używa różnych takich sformułowań. Pozwolę sobie tutaj przytoczyć. Pokraczny, tłusty, podobny do wieprza, albo do wieloryba, albo do beczki śledzi. Czyli on gdzieś tam te określenia słyszał od innych i sam je przytacza. Więc dotyczyła rozmowy. Kolejne pytanie, część pytania. Jak sądzisz, czy to, że się odbywała w cztery oczy, miało znaczenie? Oczywiście, że miało, bo możemy sobie tylko wyobrazić, co by było, gdyby ten chłopiec musiał rozmawiać o tych problemach przy kolegach i koleżankach, którzy właśnie z niego szydzą, wyśmiewają się z niego. Być może chłopak nie otworzyłby się, być może jeszcze bardziej by się zamknął w sobie, byłby zdenerwowany, byłoby mu przykro, byłoby mu wstyd. A więc to, że akurat rozmowa odbywała się w cztery oczy, miało bardzo duże znaczenie dla jej przebiegu. Bo chłopiec po prostu wszystko powiedział, co go boli. Zastanów się i powiedz, co powinien zrobić, by poprawić swoją sytuację i jaką propozycję ma dla niego nauczyciel, co można by było doradzić. Co powinien chłopiec zrobić? Na pewno popracować nad swoją samooceną i nie przejmować się tak bardzo opinią innych. Niestety wiemy, że ja też wiem, bo też byłam w wieku 10, 11, 12 lat, że często w tym wieku bardzo liczy się z opinią innych i bardzo chce się, by wszyscy nas lubili, albo przynajmniej jakaś grupa, tak? Chcemy bardzo należeć do jakiejś grupy. I to jest zrozumiałe, to jest naturalna potrzeba każdego człowieka, więc na pewno powinien zaakceptować siebie. To jak wygląda? Ewentualnie mógłby próbować zmienić swoją sylwetkę, o ile to jest możliwe, bo nie wiemy, czy to jest chłopiec, który jest chory, w związku z tym jest troszeczkę większych rozmiarów. Ale na pewno zaakceptować to, jak wygląda, co pomoże mu w nawiązywaniu nowych relacji. I spróbować właśnie takie, które radzi mu profesor, żeby czymś zaimponować. Być może na tle klasy wtedy wypadnie bardzo dobrze i go zaakceptują. Kolejna rzecz.
Jaka jest młodzież według profesora? Czy zgadzasz się z jej obserwacjami? Co sądzisz o postępowaniu i sposobie bycia swoich rówieśników? Na tę ostatnią część pytania musicie odpowiedzieć samodzielnie w zeszytach. Natomiast tutaj mogę pomóc. Jaka jest młodzież według profesora? Ma wady i zalety, bo mówi o tym, że jest wspaniała pod tym względem, że potrafi szybciutko kogoś zaakceptować, zobaczyć, że ktoś jest fajny, cool, że potrafi nie pamiętać długo jakieś tam, nie chować urazy. Wystarczy jakiś taki przełomowy moment, taki błysk, który sprawi, że wow, jest super, kolo, gościu, gostek, czy jak tam inaczej się mówi. Natomiast ma taką cechę też, że niedobrą, że bardzo szybko potrafi wybrać sobie jedną osobę i skupić na niej taką niedobrą też uwagę, tak? Wyśmiewać jakąś taką cechę, która powoduje, że ta osoba jest inna. Tutaj jest akurat, słuchajcie, związane to z sylwetką. W innym przypadku mogą to być okulary, w trzecim przypadku to może być, nie wiem, plecak, którego nikt inny nie ma, a tylko ma ta osoba. Jak ludzie z siebie nawzajem oceniają, według jakich kryteriów? Najprościej według swoich kryteriów. Najczęściej oceniamy ludzi tak, jak sami byśmy chcieli być oceniani. Czyli jeżeli ja jestem obowiązkowa, systematyczna, staram się zawsze robić wszystko najlepiej, jak potrafię, najdokładniej, choćby nie wiem, co dotrzymać słowa itd., 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 to wydaje mi się w mojej głowie, że wszyscy tak robią. I przez pryzmat swoich kryteriów ja właśnie innych oceniam. Co to znaczy przez pryzmat? To znaczy, że w mojej głowie, jeżeli ja tak robię, to znaczy, że pewnie inni też tak robią, no bo przecież nie można by inaczej, prawda? Więc tak często właśnie ludzie drugich oceniają. Tacy, jacy sami są, tak oceniają innych, tak? Albo czasami też jest tak, że ktoś czegoś w życiu doświadczył, albo miłego, albo złego, gorzej, jeśli jest to coś złego, i wtedy też tak ocenia i traktuje innych ludzi, tak? Traktuje w ten sposób drugiego człowieka. Dlatego zawsze dobro dobrem, a zło złem. Pamiętajcie. I co jeszcze tutaj było? Jak ludzie to było? Odszukaj w wypowiedziach profesora Wąsa wskazówki, jak należy postępować wobec innych ludzi, która z nich jest Twoim zdaniem najtrafniejsza. No jeżeli chodzi o Twoje zdanie i uzasadnienie Twojego wyboru, która ze wskazówek to już własna robota. Natomiast myślę, że najcenniejsza to jest właśnie ta dewiza, którą on tutaj pozwolę sobie zacytować. Nigdy nie rezygnuj, jeśli uważasz, że słuszność leży po Twojej stronie. To moja własna życiowa dewiza. Tak? Także słuchajcie, zachęcam Was do tego, żeby nigdy nie odpuszczać, naprawdę, szczególnie w dobie teraz koronawirusa. Dbajcie o siebie, uczcie się, nie przepisujcie z internetu czy z książek. Wasza edukacja w Waszych rękach. Pamiętajcie. Pozdrawiam Was ciepło. Do zobaczenia.